have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Siemandziorno, 7 rano, zaczynamy. Ja na razie sobie tak jak zawsze coś tutaj pogrzebię, ale zastanawiam się, co dzisiaj robić w ogóle. I wychodzi na to, bo powiem wam, że plac wyszedł dobrze. Ach, przejdźmy się już. 7 rano, przejdźmy się. Pies właśnie został zamknięty. Brama jeszcze nie otwarta. Ale jak wychodziłem, no jest przestrzeni, co? Dawno tyle przestrzeni nie było. Z tymi zabawkami coś trzeba zrobić. Najgorzej, że nie bardzo mam gdzie ich dać. Nie bardzo mam gdzie, bo dół będę robił cały mieszkalny, to mi potrzeba miejsca tam w cholerę. W garażach wszystko poupychane. W warsztacie ewentualnie może coś. Żeby nie sparcia, nie sporciało. Na początku myślałem, żeby do tego dać. Do trampoliny, nie? Normalnie. Zobaczcie, jaki plac okazał. Dzisiaj chyba te choiny trzeba wkopywać pomału. Jakiegoś sznurka puścić może. Tutaj ten dołek muszę wysypać. Ale to mam czym. To nie ma problemu. Tu jest ciut przydużo. Moim zdaniem za wysoko. Trzeba to zgarnąć też troszkę. Chociaż to i tak wszystko będzie przerabiane. No ale nawet na chwilę niech to będzie zrobione. Tutaj nie wiem właśnie teraz. No bo tu miało być zostać miejsce na altanę. Taki jest plan, że wyjście z sypialni prowadzi prosto do altany, na której można kawkę wypić, nie? Taki taras. No, znaczy nie ma sensu tutaj tu i chyba sadzić w takim razie. A jak już sadzić, to bliżej płotu. Bo chodzi o co? Muszę iść się przejść do jakiegoś z sąsiadów. Bo te tu one słupkowo rosną. One się nie rozsadzają na boki, tylko takie słupki, nie? Bo ja tutaj mam najmniej miejsca. Tam już się ładnie rozszerza, tam się już ile się chce ma, nie? No tutaj co jest? Pół metra? No i będę musiał tak jak najbliżej. I taką linię chyba zachowam. Wisi ta śliwka zostanie. Śliwka zostanie, bo na cień daje. Tutaj będzie taki domek dla dzieci. Na taki domek, wiecie, takie konstrukcje są z huśtawką razem na gotowca. Zimno, minus, na minusie. Także chowam się i odtajeję trochę, to i ja się wyłonię. Idziemy na jakiś spacer, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Zanim zaczniemy, pies lampę zapalił. Ma taką przypadłość, że lubi coś takiego robić. Sunia, już się nalatałaś. Teraz odpocznij trochę. Odpocznij. Łapę wkłada i zapala. Idziemy z tyłu. Daniel wczoraj coś tam grzebał przy premiumce. Kurde. Jeszcze nasz domiar złego, nie mam koparki dzisiaj, ani ładowarki. Nie no, mam w sumie to mam, tą małą, tą dużą w sensie. Może tą dużą zruszę tą ziemię trochę? Wkopywać i tak będę szpadlem. Mam wiertnicę co prawda do tej małej, ale ta wiertnica jest... A, szybę muszę kupić. Ta wiertnica jest... Ono ma średnicę małą. Te doniczki to są jakieś kurwa, nie wiem, 40, 45, a wiertnicę mam 20. Nie rozwierciłbym tak i tak. Takie mam nazwisko. Pierdolę przyszłość, teraz chcę zrobić wszystko. Słuchaj, jak się skrapla hala. Straty jakieś były, widzę.
Ona... Trzeba tutaj dwie osoby. Jedna, żeby zahamowała i sprawdzać, czy to hamuje, bo ja tutaj nie widzę jakichś tych. Powiem wam, że nie widzę tutaj potrzeby w ogóle ingerowania. Chyba, żeby te wymienić siłowniki ewentualnie. One mają też taką śrubę? Mają. A czekajcie, czekajcie. Przewód do ABS-u idzie podpięty. Zawór ABS. Kurwa. To jest taki sam zawór ABS jak z tyłu. Jeszcze tu nie sprawdziliśmy, czy działa. Trzeba dwóch. A druga strona. To samo. Klocki, kurwa, w chuj duże. Widać, wymieniane były. A czekajcie. Tu coś, kurwa, jest już. Dwa kable obcięte. Czujnik ABS-u jest, idzie. O to. Coś jest obcięte, ale to jest wtyczka. Nie wiem, co to było. A, i tu jest ta wtyczka. Przyczepiona na trytytkę i kabel oberwany. To jest, to się oberwało. Ale co to jest? Z czego to? A! To jest, kurwa. To jest też coś od tego ABS-u. Tutaj jest czujnik ABS-u do zrobienia. I tak poza tym, to nie widzę jakichś tam chyba uchybień. Czyli to co to hamowało? Tył? Tył mam szczęki nieustawione. Bo on popiskiwał mi, nie? A tam tył ma szczęki nieustawione najwyraźniej. Nie. Tutaj w ogóle tego nie ma. To jest tylko peszel. Z tej strony jest jakby trochę inaczej. Te przewody chyba też trzeba powymieniać. Tutaj trzeba będzie w tymi hamulcami trochę pogrzebać, no. Żeby przynajmniej może wymienić te siłowniki, przewody. No i te czujniki ABS-ów trzeba popatrzeć, kurde. Bo one wchodzą gdzieś tu w głąb. I chuja się urywa. I urywa się w ogóle ślad po nich, nie? Nie, ale tutaj też coś szło w tym peszlu. Kurwa, coś szło. Tu, tędy. Coś kombinowali, nasi tu byli już, kurwa. Teraz jak tu dojść ładu? Bo to jest tak jakby, idzie jeden przewód z czujnika, ale jest jeszcze i z jednej i z drugiej strony upierdzielony jakiś kabel. Jakby, co on daje? Zasilanie plus minus? Co to jest? Tu jest to samo. Idzie kabel, który idzie do czujnika i on idzie, wchodzi tędy, tam zakręca i wszedł
A, może to to. Najzwyczajniej w świecie. Coś tu jest, kurwa, nie tak, no. Ale co, to jeszcze nie wiem. Jak się dowiem, to wam powiem. Jak podparty jest samochód? Stabilnie? Stabilnie, można próbować go odpalić. Muszę kupić koła dwa, znowu. Z oponami. Nie. Muszę kupić opony, a koła mam. Trzy. No i teraz co z zapasówką zrobić? Bo z tyłu są inne niż z przodu, nie? Z przodu, z tyłu mam tam ...295 na 60 na 22,5, a z przodu będzie 315 na 60, czyli będą szersze i wyższe delikatnie. No i teraz zapasówkę jaką zrobić? Na tył jest większe prawdopodobieństwo, bo jest 4 kapcie, ale chyba trzeba mieć dwie zapasówki po prostu. Najwyraźniej. 315 na 80 tutaj, widzicie? A teraz będzie 315 na 60. Ta opona to... Żeby Belgia obleciała raz. Kurde, tutaj to trzeba kogoś do pomocy. Ja chyba nie wiem, czy ja będę dał radę sobie z tym poradzić. Z tym ABS-em. Tutaj coś, kurwa, wybite. Chyba. A może to pojechać na jakiś warsztat, niech zrobią zawieszenie całe. I niech zrobią te hamulce, przejrzą. Tu sztywniutko. Amortyzator. Gdzie tu jest, kurwa, jakiś serwis do ciężarówek w ogóle? U nas. Nic, jadę na razie do Parczewa. A rękawiczkę muszę kupić, paczkę rękawiczek. Jadę do Parczewa. Muszę przywieźć parę rzeczy. I będziemy zaczynać, niech się trochę pogoda ogrzeje. No już słońce przyświeciło, to cieplej od razu. Pewnie już wszyscy użytkownicy, nie wiem, ja na pewno, zostaliście, ja na pewno, potraktowani spamem poprzez wysyłanie maili zapytaniowych na wasze produkty. Zostało to przeprowadzone przez atak hakerski, nie pierwszy i nie ostatni, podejrzewam. Próbowaliśmy, znaczy jest już to za temat zakończony, zablokowany, przedarło się w nocy przez naszą zaporę. I, no i taki spam został niestety wysłany. Do mnie na pewno, dostałem pewnie 200 maili. Dało się to na szczęście tak jakby szybko skasować, nie trzeba pojedynczo. No ale jednak zapaliła nam się kolejna lampka. No i też przez to, widzicie, my mamy przeróżnych rodzajów zapór zastosowanych na stronie, bo nie ukrywam, mamy sporo takich ataków. Na początku było więcej, później sobie zaczęliśmy z tym radzić, ale jak widzicie, teraz też są jakieś luki. Przez te wszystkie zapory, które produkujemy czy tam wstawiamy, niektóre wasze antywirusy mogą traktować naszą stronę jako potencjalnie niebezpieczną, dlatego że ona ma tych zabezpieczeń takich typowo antywirusowych sporo poustawiane i antywirusy niestety źle to odbierają. Będziemy starali się to wszystko jakoś wyprostować tak, aby nie sprawiało to nikomu trudności w użytkowaniu. Tak, pozdrawiam wszystkich użytkowników. Dobra, pasowałoby się trochę tutaj zabrać za to. Tylko jaki to pomysł, jak to wszystko ogarnąć? Pszczoła. Jebana. Dobra, naniosę najpierw te rury. Te drabiny trzeba też stąd wynieść.
Wszystko to chyba trzeba stąd zabrać. Ta piaskownica tak jest do demontażu już. Dobra, zaczniemy od początku. Chciałem przesuwać już teraz trampolinę tu, ale być może będę potrzebował tego miejsca, bo spróbuję trochę to przekopać koparką. Widzicie tutaj, co jest. Zaraz zobaczymy, co będzie. I drewienka przywiozłem jeszcze wczoraj. No, coś nie coś podrównam. Właśnie, może nie tyle co podrównam, podkopię. Ale niestety nie będę mógł używać kamery przy tym. Oho, skorupa. Bo jedną ręką nic nie wskuram. A tutaj widzicie, skorupa betonowa się wyłoniła. Oj kurde. Tu jest więcej rodzynków niż się spodziewałem. No ale próbujemy dalej mieszać. Mam nadzieję, że ona już nie będzie chciała odrastać, co? Teraz trzeba to podrównać, muszę to zabrać, zanim tam wjadę. Wpadłem. Dalej by rosło. Patrzcie, jakie korzenisko. Z tej strony tego nie chwycę. Muszę się przestawić. Znów łycha gruzu. Jeszcze ciekawe, co tutaj wyjdzie za kwiatki. Na razie gruz wywiozłem. Zanim się przestawię koparką, to chwycę kawał ziemi, żeby ten dół usypać, żeby to już było symetrycznie przynajmniej, można powiedzieć. I tak pewnie trzeba będzie to jeszcze ziemię wywozić stąd, ale chociaż tego dołu nie będzie, bo nogę sobie można zwichnąć na dół. No, a ziemię wezmę stąd. Chwycę szczeną. I będzie klawo. No i jest. Wydaje mi się, że już teraz nie odrośnie. A skubany. Co to jest za te majtanie? Ale wiecie, jedną ręką. Mamy go. Patrzcie, skubaniec jeszcze się trzyma, już biorę siekierę, tam jebnę chyba siekierku. Zarezerwowana. Co lepiej czy gorzej? Ja już sam nie wiem. Jest tu takich śmieciuchów drobnych. Do cholery. Najwyraźniej nie był to kiedyś pożądany kawałek ziemi. No ale zaraz będzie lepiej. Bierzemy się za tą stronę. Idąc po kolei, na razie mamy taki efekt. Tu by grabki pasowały jeszcze. Wyznaczymy linię tu, jak to nie miarka tylko potrzebna. Tak, mam puszczony sznurek 5,5 metra od siatki. Tutaj się zakrzywia,
i tu będzie pierwsza rosła. Bo tak stwierdziłem, że altankę damy za tujami. Już tak na równo ze słupem. Żeby ona też tutaj odsłaniała. Teraz trzeba będzie miarkę i zaznaczyć miejsce, w którym trzeba kopać. Czyli załóżmy pierwsza tu. No to co 60 cm. Mam odpowiedni narzędź nawet do tego. Trochę jest to. W kombinacie nie ma lipy. Idealnie przy wiśni się zakończyło. Następna te 60 cm i tam pójdzie jedna i później zostanie takie małe zwężonko, że trzeba będzie minąć te pół metra. Jest piękna pierwsza. Z opaską antykątową. A mówiła mi pani od polskiego, żebym się uczył, bo będę kurwa dołki kopał. Próbujemy. O kurde. O kurwa. Duży za duży. Mam donice takie do sprzedania, jakby ktoś chciał na Elbordo. Idealnie. Idealnie siadło. Poziomica wypionowa ci będzie dobrze. No i jest pierwsza. Chyba dobra odległość będzie od płotu. Tam patrzyłem u sąsiada, bo ma kilka lat już rosną. One prawie się nie zmieniają, nie? Jak ktoś będzie, można je tak zaciesać. Bycie ogrodnikiem to jest ciężka praca jednak, wiecie? No ale jakiś efekt jest. Jest już piątka wspaniałych. No i ta chojnia przeszkadza. Jakby nie patrzeć, to już właśnie nadszedł jej koniec. Jakby ktoś chciał ją sobie gdzieś przesadzić, będzie w donicy jeszcze kilka dni. Próbujemy ją wykopać. Jedna czwarta na to wychodzi. Właśnie się pierwsza paleta kończy. A tak ta jedna czwarta się prezentuje.
korzenie musiałem wycinać. Nie było łatwo przy tej wiśni, powiem wam. No ale teraz ładnie wrzątku rosną. Kciuch. Sieknę siekierku. Trzy zostały do wiśni, już mam kurwa tak dosyć. To jest ciężka robota. Ja obiecuję, że to jest ciężka robota. Zobaczcie, co wykopałem. Żywy rambarbar. Idę go wkopię gdzieś, bo on tutaj sobie rósł. On już jest trzeci raz w tej chwili przekopywany w inne miejsce. Teraz spróbuję znaleźć takie, że już będzie miał dobrze rosnąć. Nie? Powiem wam, że chyba zrobiłem na dzisiaj swój deadline. Nie, to nie deadline. To, co założyłem, po prostu zrobiłem. Więcej dzisiaj nie dam rady. Tak, jest sporo. Jest ładnie pod samą wisienkę. Jutro tutaj jedną jeszcze i tam minę. Ręce bolą, korzeni, kamieni, gruzów, studnie stare. Ciężko. Nie to, że narzekam, ale rozbiję sobie tą robotę na dwa dni. Jest już i tak późno, jest zimno. O! Zobaczcie. Już inaczej siąść, nie? Dużo lepiej moim zdaniem. Pomału się wyprowadzi to wszystko. Przerwałem nagrywanie, bo przyjechał klient obejrzeć kompresor. To chwilę wkopałem już, można powiedzieć, ten rambarbar sam. Bez was. I poszedłem tam oglądać. No, wyszło na to, że tutaj go posadziłem. Przy drodze, bo tutaj już będzie jedyne miejsce, gdzie nie będzie przeszkadzał. W tym miejscu jest, przy słupku. Tutaj są też rządek kwiatków, jaki żona posadziła. Także ja tutaj sobie będę tego pilnował. Co wam powiedział ciekawego? Tutaj już uszczypliłem o jedną łyżkę. Jeszcze by pasowało to pozabierać, rozsiągnąć, ale to już mówiłem. Nie dziś. Mam przygotowany wyjazd na ten weekend. Tutaj trochę zmiotłem wczoraj. No mam te gruzy, podrzucałem tutaj, co muszę powyrzucić, powyrzucać. No. Tak jak się wchodzi, to już jest efekt, nie? Tutaj trochę drwa, śmieciuchów, gruzów. Tu będzie najgorzej, bo będzie bardzo wąsko. Będę musiał przy samym tym próbować. Kilka tujek. Przy samym krawężniku. Tu już mi się rozejdzie i będę tak pomiędzy garażem a betonem. Też tutaj brzydko jest, ale tu je to wszystko ładnie przykryję. Po to co? Niech spełniają swoją funkcję. Także tego sprzątania chyba też już dzisiaj nie zaczepiam. Pomału idę zamykać bramy. Pelet mam wsypany. Starczy mi na cały dzień. Całą noc i cały dzień. Dopiero jutro wieczorem znowu będę musiał dosypać. Siatkę nikt się nie zgłosił, to będę wyrzucał. Ktoś się tam zgłosił, żeby wysłać, ale nie będę wysyłał. Szybę kupiłem do Ursusa. To młody będzie. Młody będzie dzisiaj ją wstawiał. Nie mam też za bardzo dla niego roboty. To pokażę wam, co znalazłem. Wziąłbym wszystko. Patrzcie. To jest premiuma. Na części. I ona jest identyczna jak moja. I zobaczcie, jaki będę miał wygląd. Nowoczesny. Ten przyjdzie. Ta maska. Z tymi lotkami przed nimi, zderzak i te lampy. Na zdjęcie jest kalkulatorem zrobione, to nie bardzo widać, ale odświeży wygląd, co? Już mam to zarezerwowane. Jest to pod Lublinem, czyli cały przód wizualnie odmłodzimy. A tutaj trzeba się zabierać będzie za jakieś naprawy blacharsko-lakiernicze, tak zwane. Zobaczcie. Będzie różnica, nie? Tak jak się przypatrzeć. Światła już inne, zderzak ładniejszy, ten grill taki opływowy, te lotki. Wszystko pasuje. Można ją przezbroić. No i tak zrobimy. Więcej zdjęć nie mam. Tak wyglądają lotki, już są takie opływowe.
Z wnętrza będę też coś potrzebował, ale wnętrzem to zajmiemy się chyba na sam koniuszek już. Wizualnie z zewnątrz. Hamulce tutaj trzeba popatrzeć teraz. Co z tymi ABS-ami podochodzić. Ja dzisiaj już za późno, ale zrobię zamówienie, te przewody pneumatyczne, wszystkie trzeba powymieniać i chyba... Oj, tutaj te też hamulce. Dzisiaj jak on przyjedzie, spróbujemy we dwóch odpalić, nabić powietrza i posprawdzać, czy ono hamuje w ogóle. Cholerstwo. No, ale ja powiem wam, nie mam dla niego roboty na dzisiaj za dużo. Niech ściąga te maski. Niech ściągnie machę. Zderzak przedni. Lampy, oto. Niech to wszystko demontuje już w takim razie. Zawsze to będzie już coś pchnięte. Te lotki. No i z tymi hamulcami trzeba będzie popatrzeć. A trzeba będzie też pomyśleć, co mu tutaj na tej robotę zostawiać. Bo zaczyna się nieciekawie, nie? Dobra, ja już bramę zamykam. Mamy godzinę po 15 grubo. Dzisiaj późno też zacząłem, bo musiałem pozałatwiać tematów. A tematów w spółce cały czas duże zmiany zachodzą. Spółka przejmuje jeden fajny interes dochodowy, czyli poprawia się cash flow od nowego roku. Taki mały sukcesik, można powiedzieć. No, jak tutaj wkopiemy te tujki, to już będę miał kurwa z głowy, bo mnie wszystko boli od tego kopania. Co? Przyszło się chyba żegnać, co? A, żona już przejęła już biznes tutaj, ten Allegro. Co prawda tak, cały Vinted ma już załatwiony, a Allegro dodaje dzień po dniu, skrupulatnie. Wszystko od początku musi, bo innego wyjścia nie ma niestety. Dobra, trzymajcie się. Niech plon będzie z nami. Do jutra. Hej.